nie muszę taką reakcję. Jest to jakaś ceremonia pogrzebowa. Tu ktoś może bardzo zadać słuszne pytanie, że zadać teraz nie ma etyki, a on pełni ceremonię pogrzebową. O to chodzi. I jednak tu zwróćcie uwagę, że ceremonia pogrzebowa tak naprawdę nie wywodzi się z żadnej etyki. Najstarsze znane nam, jeżeli chodzi o historię tego ludzkości, ceremonia pogrzebowa dotycząca homo kajetanii, czyli około 755 tysięcy lat przed naszą erą. Bo już wtedy istniały, faktycznie tamte istoty, no wiemy, po prostu się te ludzie już odczuwali żal z powodu śmierci, odejścia dzikich mozów, ale oni jeszcze nie mieli żadnych wykształconych dzików do naszego pojmowania. Oni szukali jakiejś drogi pociechy, właśnie na podłożu rytuałów, i mi się po prostu wydawało, że dzięki temu, że oni zastępowali takiego małego osobnika w ziemi, to z tego powodu jakoś im będzie łatwiej. Czy temu osobnikowi, czy nam żyjącym, którzy pochowają, że uzyskamy takiego taki ulgi. Taką funkcję też mam pomóc w sumie powiedzmy, że dzisiaj. Mnóstwo osób nie, a jednak ten mówią pogrzebowych nie tylko, cały czas jeszcze wygląda prawnie, ale też przy okazji, no tam sobie nie wyobrażam, na przykład, żeby jakiś młody statystą, to mówią, że on nie chce pożubić, żeby jego ciało wrzucić na taka pacyfisko. Zawsze jednak mamy ten takie poczucie, że coś powinno być, bo to przyniesie ulgę nam do życia, kiedy myślimy o śmieci, bo tutaj się pogodzi z faktem, że jakiś umrzemy, to ceremonia pożubowa nam daje taki punkt ulgi, ale Ktoś trzeba uszanować. Ktoś po nim zostanie. Zostanie na nasze wspomnienia i zostanie jakiś pomnik na cmentarzu, coś takiego. I tutaj moim zdaniem to bardzo ładnie tłumaczysko z uczynków jest w ogóle taka ceremonia. Bo to chciałem tego dlatego na decyzję pożyć. Mamy coś tutaj trumny, mamy jakieś pisze ceremonii i tak dalej, i tak dalej. Nie wiadomo, czy to jest pastor, czy to jest ksiądz. To nie jest ważne. Właśnie to jest chrześcijanin, ponieważ ma kolorację. Ale też pamiętajmy, że bazujemy wszystko na fantazji. No, jego przykład podam taki, że będzie na razie jak Dungeons & Dragons, czy chociażby świat FIFA i tak dalej. Są elementy religijne, zapożyczone faktycznie w tej religii, ale nie mają to tam funkcji elementów religijnego. No po prostu tam są takie mapy różnego rodzaju, że na przykład tutaj dojadę w składzie krzyża, a to nie jest żaden podobny chrześcijaństwo. Ten krzyż jest tylko i wyłącznie magiczny krzyż, zatem który daje wyjdzie pod tymi do pancerza. Tak samo jak to swastyka. No swastyka to w ogóle jeszcze temat na to zupełnie telekwie. Ale tak, to dokładnie tak jakby to swastyka. Tak to ma sobie duże. Twórcy tworząc tę postać, chcieli jakby podkreślić, że ona jest właśnie mistrzem ceremonii pogrzebowej. Ja już tutaj jej królewkę, która się stosowała i na dziś mamy do domu chmaru, co chodzi. To wcale nigdzie nie wreszcie jest jakiś Bóg chrześcijański, który jest gdzieś na tym cykarni, że jest innymi rządzi. Tego swojego nigdzie nie ma. Na chwilę obecną, może ten sezon to zmieni, nigdzie nie ma ani jednego bóstwa, i tak dalej. Jeszcze jeden taki element, o którym warto wspomnieć, to jest w tym odcinku The Ringtones, czyli samodzielna gra do prostytutu. W trakcie pojedynki nerdów pomiędzy Twilight a Rainbow Dash, one się wymieniają różnymi różnymi faktami z książek o The Ringtones, bo pada imię Kłapca Kloak, przepraszam, że jeszcze mówię, że to trudne słowa. Ci pierzasty wąż, to do inwestycji. Jednak pada to nie w kontekście bóstwa, w kontekście właśnie jakiegoś tam kuczyka, jakiegoś władcy, który nosi w terenie. Jest to świadomy tylko zaczerpnięte, że jest jakieś fajne klimatyczne imię, a też, które pasowało do fabuły odcinka, ale nie ma nigdzie to, co powiedziałem, że to jest religia. Jedyny element tak naprawdę to jest tekst, że właśnie też mamy Deringtów, która może w odcinku Read and Read, czyli czytaj i płacz, i znajdzie się naprzeciwko, naprzeciwko przedwiecznej świątyni. I to jest jedyny element, przepraszam, słowo świątynia, centrum po angielsku, i to jedyny element tylko religijny. Ale tak naprawdę są tak, może to jest tak głęboko, tak że nie wiem, po kulturze i mitach indianizmności i tak dalej, że ciężko byłoby dowiedzieć, że indianizm prezentuje też przedwiecznej świątyni, to znaczy, że każdy dżungli to na świątyni. Nawet jak potem mamy czynienie z prawidłowym i właśnie uważam do świadomego, to uznam się do jego, nie ten budynek, nie nazywany świątyni, ma jeszcze portretu, to jest portret. A więc, już trochę pokapowali, że tymi promienikiem wygląda, że tego odtworzył. Wynika to z innych fakt, że jeżeli to jest kierunka amerykańska, to oni tam się bardzo szybko tutaj politycznie. No ja wiem, że jeżeli na Facebooku atakujemy gdzieś w Polsce jako obrażający moją religię, to zniknie to wśród 4 godzin, odpowiednie czy to prawda, czy nie. Mamy tak aktualnie taki klimat, czy należy religię uważać, czy można dostać.
autoryta taki, który wpływa na każdą z innymi elementami. Dlatego w publikach nigdy nie proponuje na nich żadnych elementów religijnych. Taki deklaruje religijny. Przejdźmy do następnego mitu. Niesie jedyne szczelikowy. To jest rzecz, od którego się 90% ludzi się wydaje, że wierzy. No uważam, że nie, że alikorbis nie był również tam. Tak, właśnie. Nigdzie w Torianu nie jest powiedziane, że alikorbis jest nieśmiertelny. Nigdzie nie pada takie stwierdzenie. Jedyne, mam w ogóle, to jest alikorbis, taki kanoniczny, czyli mamy Luna, Terenty, Hayden, Wyatt i anonimową się księżyc w opowieści o smutnej miłości. Mamy tylko i właściwie dwa dowody na to, że alikorbis są długowieczne, czyli Luna i Terenty, ale one są wyjątkowe na poszukali innych alikorbis. W związku z czym nie mamy pojęcia, że Kejden też będzie miał jeszcze. Może on może być. To jest piąty alikorn? Ten piąty alikorn? Piąty alikorn jest właśnie, jeszcze raz powiem, jest opowieści o cudzej miłości. No. Kanoniczne jest to, że właśnie Celestia i Luna właśnie nie zestarzeją, są normalnymi alikornami, a Kejden i Kwazy zestarzają normalnie, są sztucznymi. A w tym miejscu kanonie powiedziałem, że Kejden nie urodził się w kanonie. Nie mówię tam, że żadnałem wszystkich podziałem na jakimś wywiadzie, bo to jest... No to tak. Słyszymy, że każdy ma jedną wizję, każdy uważa, że ona musiła się jednorożce, ale Owen Fart mówiła, że on się podziała Pegasus. Już mam w tym momencie dwie odbieżne wersje, które się wykluczają tutaj. Nie ma też powiedziane, że to jest ja inna i się urodziło do tego. Tak, tego też nie wiemy. Ale się może urodzić w jakiejś książki, która została wydana, bo właśnie jest też jakaś królestwa ogromna. Właśnie te książki są bardzo... Nie jest kanoniczna, pełna kanoniczna. Znaczy, oni wiedzą, że to kanoniczne, bo tak się to lepiej sprzeda. No to jest tak, że ona się kłócą w kanonie w kilku miejscach, mimo że newralgicznych miejscach. No tak, genetyka Krzysztofa Imperium jest bardzo dziwnie zrobiona. Czego? Krzysztofa Imperium. To się Krzysztof Imperium z książki się nie pokrywa z Krzysztofa Imperium z serialu. I dlatego dla mnie to jest jakby taka sugestia, że to bardzo ostrożnie traktować. Znaczy, tak samo było z Gwiezdnymi Wojnami, że było to rozszerzone uniwersum. Każdy robił dodatkowe książki, dodatkowe komiksy, jakieś tam filmy, zakupki. Tak naprawdę nie wiadomo było, czy coś się z tymi postaciami dzieje. I tak naprawdę te książki są w kanonie czy nie. Dlatego to są tak zwane Extended Universe. I teraz jak Disney kupił prawo do Gwiezdnych Wojen, stwierdził, że nie, tam to też tego nie ma. I to jest jedyne, co fani Gwiezdnych Wojen stwierdzą, że to było bardzo dobre, ponieważ nie można było się pokazywać nic z tych. Dlatego dla mnie to, że na twórcy Torianu powiedzieć coś kanoniczne, no dobrze, że napisałem fanfika i nie wiem, na to przyjmę, który fanfika do mojego fanfika i ja mogę powiedzieć, że jego fani jest kanoniczne, to jest jedyne fakt, że to są własne kanony, bo to jest wizja dwóch dużych artystów. Ja tak powiem, mam taką kwestię, że to jest taki kosmos, który się robi. Ja mam taką teorię na temat alikornów. Jak wiadomo, alikorny mają potężniejszą magię niż zwykły jednorożce. No dobra, to też jest odważne stwierdzenie, ale tak. Ja podejrzewam, że jest, że on, że istnieje równie potężna magia, która może je zabić. Ale właśnie, rozumiem te twoje teorie, ale co ja bym nigdzie nie powiedział, że jeżeli podejdę do zlecie z nożem i je w głowę, to ona nie umrze. Ona może być długowieczna, pora na obu czasu, powiedzmy, też nie wiem, w jakim zakresie, czy ciężka wodą, no szarzeje, czy ma, czy nie, bo ona jest w wieku 40 lat i ona tak będzie przez 1000 lat, to się zakończy, nie wiem tego. Jak pani szarze z tego umarła? Może jak pani? Nie spłakała. Ona była tam, że może pochłopiona bym dała, tak? Też nie. No tak, ale płakała na pewno, nie? No to, że płakała, bo myślała, że umarła. No właśnie myślała, czyli jedna głupa. Czyli dla Twilight to jest logiczne, że tak może umrzeć. No właśnie. Oczywiście też weź pod uwagę, że może się mylić dostać. Fajna zmienić. Tak, kilka razy się pomyliła. W każdym razie, nie jest pytanie, że jesteśmy tyle. Niestety. Póki to... A jeżeli chodzi o Kejden, to nawet do to, że ona dojastała, ten alikornem już, dojastała w normalnym tempie, inne kusyki, czyli to też troszeczkę, moje zdanie, taką łyską na szpleje, jeżeli dobrze nam założyli alikornem, to są nieśmiertelne. Moje zdanie, że póki to temu właśnie przeczy, znaczy sugeruje, że nie, bo też nie ma nic do pewnego zaprzeczenia. Jeżeli normalnie na co dzień dorastałyby alikorny, no to w tej chwili nie byłoby ich 4 czy 5, tylko 50, 500, 1000. Bo być może są bezpłodnie się nie rozmnażają. No to, że są bezpłodnie się nie rozmnażają, nie znaczy, że jak jakiś przypadkowo się tworzy, no to taki przypadkowo jest tworzenie na przestrzeni 10 lat, nie będzie na przykład tu. Ja to sobie bardzo rozmawiam jak gęsty, nie? Rozmawiam się raz na ekstra, to bym nie ale z drugiej strony, nie wiem, ile tych alikorny jest, nie wiem, czy one są jedynymi alikornami, bo jest i może coś więcej, a może nie. Może są w Birmanii, a może są w Dubice, może są w Kambodży, no może się tak obalić. To jest też jedno bardzo ważne do tego, bo właśnie pokazujące, że mamy to uwagę, że
jest około 100 lat, też nie wiem, kiedy Gregoryński się urodziła. To jest tutaj osoba starsza, że mamy dokładnie tak samo. Czyli to jest właśnie jeszcze jeden obrazek, który dotyczy tej niepieczelności. Dobrze, kolejny mit, dlatego że nie sami natury jego było na lżejszą. Rainbow Dash mieszka w Kaunty. To jest pewnie obalone. Wiele osób tak myśli, ale to nie ma żadnego sensu. Rainbow Dash mieszka w podniebnej wigi, kiedy by się było wszystko miasto. Przykład. Czy odcinek The Good One Off, czyli Chipotle był z punktu nagrywa. Tiki Pan idzie do Rainbow Dash i kilka sekund wychodzi z miasta i jest. Tak samo w odcinku Rhythm the Harmony, czyli po prostu Harmony, jak się wszyscy szukały Rainbow Dash, widzą, to nawet po prostu do wielkich kartów odpowiedzieli też znalazły Rainbow. Czy z Pandrycza była, że ona świętowała swoje urodziny i przeprowadziła do Pandry? Tak, ona się urodziła w Kaunty, to jest fakt. Ona to wspomina, właśnie, że ona jest w Kaunty, która się cały czas związana z tym miastem, ale w wieku zbliżonym do rozkości, za muszką, że to była się na Kaunty, się przeprowadziła. Czułem grę od Game Loftu za kanon, czy grę od Game Loftu na tablety, na wszystko dane wiedzą? Nie. Kanon to jest seria, a cała reszta to rzeczy, które możemy dyskutować. Rozszerzone uniwersum. To jest właśnie, zapomniałem, że kolejna rzecz, która jakby była, to jest rzecz, którą ja przyznaję, że częściowo jest moje zdanie zauważone, to jest, że kluczyki nie mają nazw. Pojawia się tak naprawdę coś, co się jest nazwą urodu, nazwą rodziny. Tak jak to było tak w Siedmiowieczu, na przykład Piast powiedz, nie ładnie jest tego szczęścia, to się myślę, że na to wieczy to Piast. Tylko to była nazwa rodu. Takie też funkcjonuje też w Egocie, mamy nazwę rodziny April, ale zresztą, że nie ma żadnego kluczyka, który nazywałby się na przykład albo Braver and April i tak dalej. To nie to nazwiska. April to jest właśnie nazwa rodu. Są jedynie dwa wyjątki, które faktycznie nie funkcjonują do tego. To jest właśnie rodzina Pai, bo mamy Mao Pai i Pinkie Pai. To są dwie osoby, które mają ich imiona i pięć funkcjonowane, a jednak mają wspólne jedzenie. A drugi przykład to jest Pinkie Wish i Future Wish, czyli ojcowie Pinkie, bo to jest Diamond Tiara, ale Diamond Tiara nie nazywa się Diamond Tiara Wish, tylko Diamond Tiara po prostu. W związku z czym, jako taką kluczyka nie ma nazwisk. One właśnie też po prostu, tak jak to trzeba podkreślić, że to nazwa lodu. W ogóle genera nazwiska w naszym świecie wynika z tego, że to była metoda uporządkowania rosnącej dyscypliny ludności. Szczególnie, że mówimy o gminie, bo to wiadomo, że Ryszard Hartwig jest tworzony system już wcześniej, a także na arcykatyczne. Natomiast gminy, załóżmy, na to właśnie jakaś tam fajna rodzina Edul, nazwiska trzeba do końca w XIX wieku i dlatego wielu z nas ma takie pochopane, pokrętane nazwiska, bo są się szkodą urzędnika, czy to jakieś szkoki, że to się nazywa tam Balcomiej i nie ma nazwiska. To urzędnik tak patrzył, a to będzie się nazywał tak. I tak było. Potem były zabory, jedna wersja, to będę gawała się, to będzie wszystko się zmieniało. Zresztą znajomy, którzy wyciągali się, to mówią, że tak, ale w skutek swojej wersji wojennej, tylko bycia w obozie, zmiany w odległości i tak dalej, muszę na nich podmienić. Dziś się nazywa zupełnie inaczej. Czy one, że jakby się nie rozświetlają, że ludzie na przykład, czyli jeśli by było na to byłoby to tylko rozpoczątek.
Czyli jest odcinek o Minecrafta, nie, jak grali w czwartym sezonie jest Channel Strong, to tam w trakcie jest ten, a Minecrafta nie jest telewizor taki jest. Jest odcinek, gdzie oni mają elektrownię wodną, no to jak mogą nie dać elektryczności, ale elektrownię wodną. No właśnie. Dla mnie to też jest ale dlatego, ja się nawiązał w fanficie, gdzie fabuła fanfika polega na tym, że mamy czas współczesny, czyli mamy i księżniczki i tak dalej, które odkrywają elektryczność i to jest inna rzecz, jak w tym fanficu. To jest właśnie podle tego, że nie zafrakuje. Nawet to jest, mamy tam pełno lat, mamy prawie na przykład... Nawet to jest promieniowanie w tym kraju. Tak. To się zdają, tak że biohazard na przykład. Ale jest ten, że ma kombinezony radioaktywne, to odpoczywania, jest coś takiego. Jest. Tak więc to jest moje zdanie. Po prostu lepiej bym też przejrzał, to jednym okiem nie zauważył wszystkich właśnie. Projekt to dotyczy już kilka elektrycznych właśnie konsolety Vinyl. Nie proszę uwagę. Automaty do gier i tak dalej. To garancja mojego komików pokrętnego przyszłości kutycznych z komputer i informatyzacji. A ja powiem tutaj, maszyna jest komputerem, to może nie inny. I moja też maszyna komputera, która próbowała jakieś nocne eksperymenty na nim chyba. Widzicie, to nie są komputery, które przynajmniej smartfony, ale całe rzeczy jest to elektroniczna maszyna licząca. I to spełnia właśnie... Ale internetu nie mają. A internetu nie mają. Na szczęście nie. I kolejna rzecz też dotycząca papelonki, to jest kustyki nieznanym silnika spalinowego. To się też pojawiało do miejsca, kiedy był odcinek właśnie Roy, tej Frank Hazard. Wszyscy czekali, żeby szczepili już samochody. Ale miał... też jest ten, jaki jest z VAPC, tam te platformy, to też się polega na silnik spalinowy, to włączają to całe drzwi. Też wygląda na silnik spalinowy. Tak, tego nie mam jako przykład, ale to mamy właśnie lokomotywę Dizlowską, która wygląda na największych lokomotywach typu Zephyr, tak jak się jeździ Ruki, to będzie 6 na świat, zalepiej ode mnie. To oczywiście może być jakieś magiczne coś, będę na temat magiczne i działać jakieś rozwody magii, na jakieś magiczne zakręcie, ale to jest trochę jedyny miejsce na silnik spalinowy. Ten telewizor też miał jeszcze większe wątpliwości, kto jest jeszcze na przykład coś takiego. Nie weźmy się jak taki fajny, ale mamy tak, jak to minie. To jest... To nie wygląda jak na takiego zachodu, tylko jak na spalinę. Kolejna rzecz, tutaj zresztą wywołuje bardzo dużo dyskusji, a mianowicie, że ekwestii są też konie. Kwestia jest taka, czy jest konie. Tu jest grafą konia, a nie jest to żadne funkcje. Kwestia jest, że muszą się tam krzyżować i płacą, to się dalej płacą. Dlatego proszę, żebyś to wymyślił konie, by nie było jakby taka dziwna z tego powodu, że mam inny gatunek zwierząt, tylko że mamy tutaj mały atak, więc przyszły. To się tak jakby wyklucza, ponieważ jest właśnie przekazane, że aty są trzy, są pegaty jednorożce oraz kutki ziemskie. Nie ma jeszcze jakichś koni, dlatego już te kutki nie są tą rasą ani bezpolitycznie są tą rasą. Czy one są do końca? Nie wiem, to właśnie różnią się z tym wyglądem. Zdecydowanie ich aparycja, czyli te wyglądowe są zupełnie inne, ale to tak jak ludźmi. Mamy ludzi do tej samej miasta, tylko Skandynawów i Wojsku Słowian, którzy się bardzo różnią od siebie. Mówimy tak typowego stwierdza wielkiego wikinga i widzę tutaj typu kutuba Andrzeja. Bo to wygląda zupełnie inaczej. Ale ten film jeszcze nie znasz, tak? Ale jak Wojtek do nas w lesie Evergreen, tam tu był siód, tam gdzie jest posąg w końcu. To właśnie był mój argument, tak jak w innej dyskusji, którą zacząłem kiedyś wiesz na kolor, właśnie, że to jest prawdziwy koniec, bo jest wielki, ma zupełnie inny kształt ciała i tak dalej. Dyskusja jest trochę jałowa, ponieważ tak naprawdę jest to właśnie koniec, byłoby to osobna rasa. Chyba, że uniwersum jest w części kuczyki, są osobne gatunki, są w stosunku do koni. Może być takie założenie. Póki co nic na temat nie wiemy, swojego tego nie ma. Pojawiają się różnego rodzaju zwiedzenia, że coś tam z koniem związane, ale to może wszystko też w kontekście, że mają na myśli, że kurtki mają się sobie siebie, to będzie wydane na wyśleniu. Tak więc, czy... Z drugiej strony, jeżeli jak miałeś tą piosenkę, że Kitty McCrusaders mówił, że mają serca silne jak konie, to miałeś do swojego kucyka. Właśnie ta piosenka, ona daje do zmienia, że kucyki jako
konia, widzą też, że są większe, silniejsze, takie potężniejsze. No tak, to że tam... mają na myśli konie. Tak, bo że cień był nie taki, tylko to po prostu dorosły męski... No to dobrze, robię, butykowy. Butykowy. Nie zgadza się. Dlatego póki dalej nie odrzek, że właśnie konie istnieją, mogą być rodzeni istotnie ekologicznie. Tak jak mówimy o duchach, w swoich rzeczach, o krasnoludkach, ale każdy wie, że dużo duchów i krasnoludków nie ma. No, jak to? No i też nie istnieje. A na to nie jedziemy w swój świat! A co wie? Oczywiście, że bardzo zadowolony, że się pojawił właśnie taki podobny rodzaj konie, który był w sposób dużo większy. Że tutaj tak jak mamy ludzi, powiedzmy, i dolewek, które są podobnie blisko pokrewnione, ale są one dużo większe, się różnią aparycją. Znaczy, to znaczy z takim tą głową był już wcześniej, to był odcinek z... to były te duchy takie, te... Windigo. To one miały dokładnie takie same pyski. Tak, bo one też są zabrane na koniach, dlatego... I odkładam, że to była rzeźba, taka wyrzeźbiona też jak konie. Bo kurczaki mają konie, ale... Po tym zdają to słowo i rozumieją po tym słowem coś. Coś to wygląda mniej więcej właśnie tak, jest krótko. Ale co to dokładnie jest, to tego jeszcze nie wiemy, ale na pewno w tym momencie... nie też jak inne, to ja się po czym są te kuczyki, bo tak, bo mamy kuczyki ziemskie, które pod typem jakby są kuczyki wyszołowe. Mamy te gazy, które być może pod typem są nie to pewne. Być może jest to jeszcze, przepraszam, jeszcze jeden podtyp plus podziemny. Które są oni wyższe, mokrzejsze, ale są dostarczy tak samo. Niestety, to jest taki żadna gimnotaczka. Biorąc pod uwagę, że one się pojawiły znowu w czwartym sezonie, jest duża szansa, że pojawią w piątym i się dowiedzą, nic tego więcej. Na chwilę obecną niestety niewiele. Kolejny taki właśnie przyziemny mit, który też się nas obudzi, to jest to, że Sweetie mieszka u swojej siostry, ona mieszka w swoim domu, razem ze swoimi rodzicami. Ten dom pojawia się już w tej chwili, bo też w trzech odcinkach. Tu mamy na przykład Jajka, który mówi przed domem. W okna Sweetie widać wyraźnie wiatra, który tutaj na środku podybił. Pokój Sweetie wygląda też zupełnie inaczej niż to, co tam ktoś mówi. To jest jej pokój. A na kolei ma swój taki pokój, pokoju się może kupać na takich kafej domowych, ale ona tak właśnie. To pod tą podzielam się kuczyć tego stosia, czyli siostra do sojuszu. Bo podzielam tam się, że na tydzień do jej rodziny wyjeżdżają. Nie miała się nie udało to spisać. Jej była tym kolejnie zaskoczona, że ten sposób nie wyglądał takie, że Sweetie mieszkała na co dzień. W żadnym wypadku. To była sytuacja wyjątkowa. Znaczy się mieszkają niedaleko od siebie, to się po prostu często wiedzają. To jest oczywiście, to jest moje moim zdaniem całkowicie logiczne. Co więcej, w odcinku właśnie pokój do Sweetie Bell coś, czyli okazji dla Sweetie Bell, bo my widzę też inne pokoje w tym domu. I to definitywnie nie przypomina na domu Heidi, który po pierwsze nie ma domu prostych, tylko są, jest to rotunda. Co widać na przykład tutaj? To jest właśnie ten drugi pokój, który ma Sweetie Bell u swojej siostry, ale to nie jest jej pokój normalny mieszkalny. Ona tutaj też nawet po prostu stoi. No to ma łóżko i zabawkę, żeby się nie nudziło. Mimo to tylko swoje, nie wiem, ubrań i tak dalej. Ty jakiś to na to posiada. Wyobraźmy przy miejscach mieszkania CMT, to właśnie skuter. Spotkałem się z moim bratem Kupiką, panują, że skuter mieszkał w domu na rynku na drzewie. No i to było zawsze bardzo smutne, bo to jest taka degradacja tej postaci. Spotkałem się tam na forum, że tak pisali czasami i tak dalej, czy na fejsie. Czwarty sezon miał przyjść odpowiedź, był taki jakiś spoiler, który ktoś nie pamiętam dokładnie, że właśnie, że będzie odcinek o skuta, my się więcej dowiemy. Czekaj, tak, to jest po prostu, czy na pewno jedną sierpą, czy nie jest. Na chwilę zaczynał Nintendo, nie wiem, bo nie mogę powiedzieć, że jest sierpą, czy nie. Wiesz, mieszka w dużym domu, elegancki, ma swój pokój. Czy to będzie następca, czy jakiś tu sobie się czy nie jest tylko dla 5 osób? Nie wiemy. Ale na pewno miejsce do na drzewie. Zresztą do na drzewie powstał dopiero w pierwszym sezonie. Ale chcieliśmy działać mieszkać wcześniej. Pod mostem. Potem widzę taki mały mocz, że to będzie się chęć, żeby się mówić. To jest Antonia. No to też jest mała. A to pod ręką. A to właśnie tego, na czym zaczęliśmy, czyli...
Lepiej jakiś to noszę. To jest jedno z takich, można powiedzieć, kanon fandomowy. To jest jeden z tych, który się zbiera fandom. Jak wszystkim się wydaje, że taka jest prawda, a to jest kłamstwo. Bo wstydzę mafins, bo jak się ruszają usta, akurat jej. Wszystkie inne mają statyczne. Okej, dobrze, że wiesz, bo nie chcę do tego teraz. No, też ci tego nie pokażę, żeby nie laptop. To ma to odcinek, ale to pyrek. W każdym razie, z ławnikami to tego nie są. Nawet jeżeli powiedzmy, dobrze, że ten fanusz tego nie był, bo to wiem, że były dyskusje, że ten fanusz się zastanawiał, tak jeszcze nie, to panu to przyjął na pewnik i potem się wszystko poruszyło. I potem Hasbro też kupiło ten patent, na przykład jak mamy kupić figurkę Delphi, to znajdziemy mam czegoś innego, ona nie ma imienia Delphi, bo ona jest dziwnie uformowana, jeśli chodzi o polskie, mamy Delphi imienia Mafinkę. Tak. Czyli w tej chwili będzie Mafinka, stała się na swój sposób kanoniczna. Ale ty też nie go dasz. Twój film jest znany z Delphi, który jest bardzo smutny, bo jest odbiorne jej dziecko. Ona nie ma swojej ruchu. To Dinky Doo, czyli szary jedno, że jasno brązowo nie jest tylko lepiej. Jest tylko karę do tego gościa. I to mam nowe koszty, bo systemy to odwalniają. Ona może być jakoś daleko spokojniona, to jest niewykluczone. Które ja jako taką związki rodzinne, w końcu spotkanie są bardzo potrzebne traktowane. Ale na pewno nie jest. Czy też mogę wyjaśnić, jak to się stało? One wystąpiły w jednym miejscu u siebie. Nie, to było przez to, że Lauren Faust, chcieli po prostu odcinek z Erpi. Lauren Faust stwierdziła, dobra, dam wam odcinek z Erpi i ona będzie ulica prawa. Nie było, ale do końca same kolory właśnie miała ten jednorazek. Ludzie stwierdzili, to jest tak, ale tak, w tobie wstępne. To jest kasza. Tak. To może, to sobie opowiadam się bardzo. Mamy dziś porozumienie, jak my to zrobimy. Tutaj te postaci są często widywane razem, tak samo jak te, i tak dalej, i tak dalej. Nice Dinky, ten ogień rośnie nie ma jeszcze w imieniu. Nice of Killer. Widać gdzieś? Scooty Marka, on ma jakiegoś takiego ze swoim piórem, chyba zwinięty z moim piórem. Ma jakieś imię, dlaczego? To samo. Znaczy, nie jestem szczęśliwy, bo jeżeli ktoś widzi na Wikipedii, to jest coś, co mnie znaczy na szczęśliwy, bo Wikipedia sama pomyśle i biorę, w większości usługów. Albo ewentualnie na zasadzie jakiegoś konkursu typu, że wyślijcie imię do tego prezydenta, który jeszcze jest czerwony i zielony, wyślijcie pana zaśnę bardzo i przyjdź głosowanie. To jest tak bardzo kanoniczne. No, jeszcze jeden, dobry. Zabrali jej pracę, zabrali jej dziecko, to jeszcze ich mogą zabrać. Jeśli chodzi o znaczek, dzięki temu miałem już panią zagrażki. Mi się osobiście udało znaleźć 3 jeszcze na taki jeden wiosek. Kolejny mit, też taki
powiedzmy bardziej przyziemnych, że czyli jest starsza od miejskich. Padły ją, bo tak sądzi, że rozwija na temat biegu kurzy, ogólnie pada stwierdzenie, albo wymyślenie oceny. Mój ocen jest wieku, czyli widzicie, to też starsza od miejskich. Czyli jest dokładnie wieku miejskich, jest na to kilka dowodów. Numer jeden, właśnie numer dwa, późniejszy odcinek. Mamy moment właśnie wspomnienia Cidry Sandwicza. Z jego piosenki, się są różnego rodzaju kucyki, bewiady i tak dalej z Bonneville i jest czyli listy z wieku Pinkie Pie. A Berta? Berta jest stara. Berta jest starsza. No to wychodzi. Bo Berta właśnie jest pomiędzy jako siebie. Ale jest lepszy dowód, czyli dokładnie to jest wspomnienie jaj, to jest do odcinka, a to właśnie jaka to są. Jest to właściwie? Oj? Jaj, przyznaje się jako siebie i jest pewna etapa szkolna, czy tam właśnie informacja, że to nie jest poziom certyfikata. I a kto mówi, że wszystkie miękkie kciuki są dzieci? Nie ma. Jest, no, że wiadomo, że jest pytanie, że jest to nawet starsza. Jeśli chodzi o Pinkie Pie, to znaczy o Flutter Shines do Pinkie Pie, ale one, jak będzie powiedzieć, na pewno się mają na jeszcze jedną rozumną dyskusję, ale nie ma na to dowodu, ale bardzo dużo sugestii są bardzo zbliżone do siebie wieki. Jak dużo to jest rok? No właśnie też rok, dwa lata max. To mi się podobało, bo nie w komiksie, bo właśnie jak Pinki się nabijała z wieku tatu, to jakby tak fa. W komiksie się jedną. Jedną, bo to jest, ma teraz ręki. Nie, no komiksy są fajne, tylko że komiksy nie są kanonowe, bo... Tak, no to tak. No to masz sobie kanonowe. No to jest prywatny kanon. Wiem, bo to mówiłem jakieś 18 lat temu. Wszystko jest od tego, mnóstwo osób robi o tego, jak ma szalne pomysłości. To jest oczywiście automatyczny plan na połowie grup, na Facebooku i tak dalej. Nie ma z Jan Aniny Wysiakle czysto czarnego kucyka. Jest jasne. To tak jak powiem o jednym wyjątku, to jednak nie jest do czarny. Jest kilka wyjątków, które mają czarną żywę, jak Bonga, czy jak Balman z Kapeluzy. To są właśnie wyjątki, ale oni mają ciemno-szarą sierść i czarną żywę. Thunderlay ma ciemno-szarą żywę, ale ona jest czarna. To jest dla niej biatyczne, jak wyglądał czarny i dalej, to nie weszli go kontrolówki, bo to musiał jeszcze podziałać, a to wygląda słabo. Wiele osób, które tworzą oceka, które się miały już bardzo szybko ciemno sierść, często miały pewność, że właśnie musiały być kontrolnie kombinować, to znaczy jaśniejsza od koloru ciała i to ludzie wychodzi bardzo. Jedynym uczykiem tych młodych posłuchanych by się to jest tekst na tym, ale ona też ma w sobie nutkę takiego pianatu. To też nie jest taki idealny, czarny. Tylko na przykład jak jest rzeczy czarna farba, bo ta farba modelarka, taka kosmic szmoła. W Akademii Wonder Woman bodajże była jedna kurs, który miał czarny w jakimś innym kolorze. Tak, to należy do grzybiać. Grzybie się pojawiają czy czarne elementy. A czarna żółta, to cała sierść była. Tak, czarna sierść. No pokażę się bardzo żółtym papierem, tylko zobaczę, to się nie wydaje. Ale to może to otek może być gdzieś tam. Zobaczymy. Kolejna rzecz, bardzo też nie na większe prawdopodobnie. W związku z tym, ile kuczki mają wzrostów? Tutaj jest słynna wada, że kuczki mają tyle, ile wyszło 6-stopową latę z krwią i też nie czują, że tutaj jest 6-stopową. Jeżeli to podzielimy, to będzie skutalowane 25 w kłębie i tak dalej, i tak dalej. Jest to tylko do wyliczenia tego. Tylko jest jeden z naszych stolem. A ile jest stopa tego tyńska? Stopa jest jadna antropometryczna, czyli w każdym kraju trzeba ja miała inną długość, inna jest stopa niemiecka, inna stopa francuska i tak dalej. Do naszych czasów przetrwała przede stopa anglosaska, ale jeszcze tylko mówię dawno, że się też inny taki wymiar. Co więcej, jak już powiedziałem, stopa jest antropometryczna, czyli pochodzą od długości ciała człowieka, tak jak chorąże, takie jak pięć i tak dalej. Ale kuczyki nie mają stóp. Ale musiałem wziąć te miary od jakiegoś innego gatunku, chociażby od tych powiedzmy. Myślę, że to jest wzrost myślowy w tym momencie autorów, bo to jest unormalizowaną długością, tej kalety jest dużo nieszczęścia. No tak. To bardziej nie, że konkretny ludzi. Właśnie się nie ma, to chodziło. Ja bym się bardziej cierpiał, jak głębokie skalarstwo kilka ciebie. A to już jest w ogóle odwrotny sposób, ale... No, ale się nie ma to ładne? Jak jest wyjęta na dwór, należy sobie bez tym swobodnie. A jak jest zbita ziemi... No jeżeli komentarz był, kiedy ona była już zbita, to raczej 6 stóp ma pod ziemi, to... A to rzeczywiście, to jest oczywiście jest trochę brudne, można powiedzieć, ale przede wszystkim jednak kultyka jest to, że autorzy bardzo mocno się unikają używania jakichkolwiek konkretnych miar. Konkretnych miar czasu, konkretnych miar długości, zamiar miar czasu. I to jest dużo bardziej odcinek pierwszego sezonu. Tak.
trzeci odcinek pierwszego sezonu. Albo też mini chyba wspomniana. Pojawiają się takie rzeczy, ale myślę, że tego unikają. I na przykład pyta to cicho, o którym wspomniałeś, Spike mówi, że wielka gala Gangrel to odbyć się 21. Nie powiedział, jakiego na z miesiąca lat. Nawet nie wiemy, jak to nie jest na tym miesiąca ze kwestii tego powodu. Mało tego, jak jest nauczenie do Spike, to się robili. Dokładnie. On ma swój taki kryształ, który daje reality. Jest powiedziane, że ma 24 karaty. O, to by wynosiło, że jeżeli on ma wagę 24 karat, bo 24 karat to jest waga, to on będzie mieć około 3-4 cm wysokości. Tak, ale jest taki duży. Ten kucyk jest wielkości jabłka. Tak. Jak tak widzimy, dlatego dużo bezpieczeństwa jest potężne, bo nie wiemy, jak to są poczuki. Póki to i tutaj też mnóstwo osób, bo sobie widzę, że nie wiem, kości wielkości stawi, kości kucza ludzkiego, kucza naszego świata, konia, słonia i tak dalej, obojętnie. Póki to jest to czas, się dwa razy na to dokładnie, nie wiem, kiedy myślałem. Ale, chciałbym sobie szansę teraz odpowiedź w końcu na pytanie, jak długo, znaczy jaki jest typ biologicznych kucyków? On jest bardzo podobny do typu biologicznego ludzi. Różni się tylko tego zdarzenia, że jeżeli niemowlęta dłuższy czyli stać się samodzielne. Miesięczne dziecko ludzkie nie jest ten, żeby codziennie niczego, natomiast miesięczne ziemię już potrafi ich wyjaśniować. To są te buty, nie? Dobra, Mam pytanie. Czy mamy być do dnia miesiąc? Ale to nie tak. I właśnie o to chodzi. Zaraz poskażę, że kwitar jak dłuższy jest gminy, to bo nie ma, że kupę mają tylko i liczne na niedłużej. Jest powiedziałem w tym odcinku i jeszcze w jednym w waszym odcinku czy że mamy takie dziecko, ma tyle wzrostu i wygląda w ten sposób określone, podobał się typ wyglądu, spyszlaną. Ma piszczat. Tu mamy dziewczynkę, która jest trochę falsza. Kilka lat. Załóżmy, że macie się, na chwilę to założenie. Mainflix, o czym tutaj też wyruszyła wspomina, mają około 20. To też wynika z bardzo wielu rzeczy, na przykład tego, jakie mają zawody, jakie ich zachowanie itd. itd. W związku z czym, jeżeli mamy retrospekcję, dajmy to 10, to 10 lat to jest 5, minus 5 lat, reality, która jest pokazana w swojej to 20, a w pierwszym 15 wygląda tak czy tak samo. To wiadomo, to już nie chciało, że właśnie jest trochę innej, trochę młodszej, ale jeżeli uznamy, że to jest właśnie to ciekawe, że ona po prostu się nie zmieniła faktycznie, to 15-letnia dziewczyna, 20-letnia dziewczyna, może być bardzo podobna do siebie. To jest znacznie ciężko dojść do prawda w liceum, w gierowej koleżanek, bo po prostu wiadomo, on by wyciekł już po magisterze i tak dalej, i tak dalej. Na tej podstawie właśnie, wszystko zaczyna powtarzać, że konflikty wiążą się jak ludzie. W tym momencie różnego rodzaju konfliktach przedmiotów, że ktoś tam założył, że mój kątek ma powiedzmy 10 kusy kolat, to jest już niepotrzebne, bo konflikty mają, ona ma 5 lat, jest małym dzieckiem. Tam trochę większe, dojrzałe dziecko, 10-letnie. No i mamy męki, które są dojrzałe osobnicy. Oczywiście można, ta teoria nie jest jeszcze cała czas pełna. Jest kilka takich, i na genetyki na przykład. Co na 100, 280, które nie wiemy cały czas. Ale jest to jednym bardzo wiele wyjaśnia. Mówi się mieć, ale tam było, jak Granny Smith mówiła o ZAP-EPU, to było, że 100 lat temu przy zakładaniu pony był złotych. I mi się wydaje, że to właśnie nie padło 100 lat, czy padło ewentualnie jakieś księżyca mogła mówić. I te księżyce są tak abstrakcyjną miarą w kwestii, że się tak nie zgadzają, że jakiś liczyłem do koniec tych księżyców, to się powiem w kwestii. Ile to było lat temu i też się rozmywało w sobie. Ale to mam na innej projekcie niestety, w związku ja mówiłem na MRK2, może ktoś był, pamięta. I szkoda. Idziemy dalej. Kwestia jest wielkości kontynentu. Tylko pytanie, jaki jest właśnie kontynent w tamtym świecie. Bo generalnie, jeżeli kontynentuje, że kucyki podróżują z jednego miejsca na drugi, z tylko odpoczą, tak jak Rainbow Dash, to wiemy, że jest wszyscy wygadem. Ale jeżeli można właśnie jedną ciągu jednego odcinka, czy jednego dnia, oblecieć te kwestie, bo można sobie przypomnieć, że od Las Vegas właśnie do wschodniego wybrzeża w ciągu jednego dnia, to znaczy, że to nie może być obszar wielkości kontynentu kontynentu azjatyckiego,
tylko że nie podróżuje pewien państwa wielkości ten. Hiszpanii, może Polski, nie wiem, to nie ma oczywiście tego danej dokładnie miary, ale jest to ekwencja raczej zbliżona wielkością europejskich krajów, dużych europejskich krajów, tylko kontynentu. Oczywiście jego geografia jest dobra nawet w Unii Północnej, to jest oczywiste, ale wielkości nie są aż tak duże. Zresztą, jak już nie podróżujemy pociągiem, cichownie, to wszędzie doświadczył jeden wymiar. Jeżeli ktoś by chciał pociągiem dojechać taka zajęta do Lizbony, do Moskwy, byłoby ciężko. Zresztą po prostu możecie wykryć lekka w Krakowie, to jest 9 godzin, 10, technicznie na 12. W związku z czym stoję? Jest jeszcze druga mapa. Czy ty stoję, jak się to... Tego jeszcze nie grałem, ponieważ to jest póki co spoiler, to tylko sezonu i nie znam kontekstu. A to spoiler właśnie. To też spoiler póki co, w związku z czym nie mogę tego jako dowodu, że do jakiego jest nic, bo nie znam kontekstu. Się może okazać, że znowu będzie najkiem. Tak samo jak Gus powiedział, że to do i się pojawia najpierw. Jeśli tu powiesz na rynku, Boże, nie, Luna, ja to tak mówię, będzie takie oddzielanie komponentów, po co? Nie wiem, nie musiał na tego widać. No dobrze, no jakbyśmy wzięli to pod uwagę, to tam jest większy ten temat, tak większa już. Kilka już wysiedli w pewnej komponenty różnych ziem za morzem. A to jest to, jak robotów, które pokazują różne ziemie. Chociażby opening dla nas. Ja to mówię, widzimy różne ziemie, nie tylko te kwestie. Myślę, nie wiem, jak to się nazywa, czy na tej półkuli chociażby. Dobra, przepraszam. Dziękuję. Kolejny mit to, że magia jednostki jest wszechpotężna. I tutaj to chyba się weźmie jedno rzecz, że muszą robić cuda. Wszystko praktycznie. Taki każdy jednostek jest mały gębaty. Otóż nie. To jest pojawia około 10, ponad dokładnie 10 jednorazów, licząco kolej, które za pomocą czaru dokonują innej zakręcie, innej sztuki, niż bardzo prosto ten bilet atakają, w sensie trzymało dużą siłę mojego komputerki do zostało. Tylko 10 postaci tak naprawdę, na cały tłum wygwiazdów, postaci zrobić coś więcej. Jest to tam Spider, Chanikawa, Reiki, kilku ludzi i tak dalej. To są niepłane postaci, Team Flam. Wychodzi na to, jednak że to ma interesujące, że pozycji jednorożce mało wpływ, ale potrafi z tej magii wyliczyć coś więcej. Jest to umiejętność pewnego drugiego szkolenia, czyli się tak dalej. Co słuchaj, potwierdza, że ona ma talent do czaru. W ich prawdopodobnie też ma talent do czaru, bo potrafi mieć pewnego innego imienia. A dzięki tej magii, to można za drugi ćwiczeń. To przyjdzie na tym, że to się do każdej kadry, zawsze mówię z Maltańczykiem praktycznie, to podobało mi się tym życzeniem. No bo mało komu się chce. Więc proszę, że się skupiamy na innym rzeczom. No i na przykład takie rzeczy wydawnictwo. Nie no, to życia wkraczało się na to, co to jest jak kineza. Nie muszą za pomocą magii mieć kontrolować słońce księżyca. To jest rzecz, że właśnie tymi alikornami po prostu miałem, że ta magia alikorn jest dużo potężniejsza. Wydaje się, że tak. Aczkolwiek. Póki to selekcja, a nie od nigdy nie wybieram się. Przypadek. To właśnie, a propos, bardzo fajna praca się Inspiration Manifestation, gdzie Reddit na trochę puszała za pomocą narkotyków i potem nie było, że przychodzi księżyc puszczonek, musiał być księżyc, czyli też się w postaci OP. I wychodziło też drugie narzędzie, to jest wzrostny wobec marki wyższego rzędu trochę. Niestety na to mogę walczyć. Kiedy mamy jakiś atak, jakiegoś Vilaina, Jazzlingu, Tireka, Tirek, wszystkie kursy są kolejne bezwzględne. Czyli to były bezwzględne, że one wróciły. Ale Shanikar miał pracę, która wygląda. Ale właśnie ma Shanikar Morante i Cadence, jest taka niespójność, bo jak jest wesela w Kanderlocie, to Shanik Armor tą magię otacza, a potem jak był ten odcinek później z Sombrą. Właśnie, to ona już padała, nieprzytomna, nikt nie mógł magii potrzymać, dlaczego on nie potrzymał? Ale to był inny rodzaj magii. To było to samo zakręcie. On wcześniej, po pierwszych to na pewno był ten sam rodzaj magii, czekaj, nie będzie była połączona z kryształową imperium. Ale tak samo on kopułę znosiła. Ale to była tylko nad jednym zamkiem, a kopuła Kejny zaciągała się na całe imperium. Ale nie to było wytłumaczone. Ale on mówił, że król Sombra potrafi przełamać jego czary. Zresztą sami to widzieliśmy, kiedy z nim próbował walczyć. Sombra go pokonał. Tak.
owszem, przynajmniej poszedł życie, bo też jest, całkiem niezły, on też jest całkiem niezłym magiem i to pozwoliło zachować życie, ale nie muszę nie biegać w to jest tylko Cadence. Wszystko ale ciągle są kolejne magiczne artefakty. Czyli wybierasz, że te Alipel jednak nie są aż takie obecne. Ale to nie ma obecnych, nie wiem. No dobra, ale... Można po prostu powstrzymywać przez jakiś... Wojnę wywołał Hitler. Chociaż osobiście nie wziął w walkę. Pierwszy sygnał. A teraz będę Hitler był obcy, jaki on jest. Ale przecież to pan był Żydem. Dobra, idziemy na Arystię. On nie był Arystię przede wszystkim. Dobra, okej. Okay. Bo to Szenik Armon miał tam tą swoją gwardię królewską, tylko i tak będą miał bardziej ani... To zapraszam na moją inną selekcję, z którą dwie siły zbyły na ekwestii, tylko 2,5 godziny. I tego 173 slajdy. Tylko 2,5 godziny na pokrycie podstaw. Tak więc, no niestety genetycznego to będzie tutaj teraz wykraczająco daleko poza zasadą rewizją do negatu. Ale się powoli późno, ale zawsze czy musimy sobie poskorzyć, bo mit co do której? 17.30. Do 17.30 już przyłacimy. 17.45 dokładnie. Na 30 lat to może. Wiele osób twierdzi, że się nie wieczy, ponieważ bardziej ma problemy, nawet tam jakieś zwane i udało też te. Musiał być coś po czymś, żeby coś znalazł, że to jest siennie. Bo wiadomo, że siennie nie rozszerzkowo. To znaczy mówię, że jest mało myślane, ale o to chodzi, że kluczyści tej kluczyni rzeczy nie wieczu. No i on ten kałup ma tym na od elektryczności pociągi, że no nie jest siennie wieczu. Kolejna rzecz, kluczyki nie zabijają. Kluczyki zabijają, to na to kiepską skałę. Trudna karabka szynką. Owszem, to straszne, tylko tutaj szynka, czy coś innego, czy nie wiem, to jest... Szynka bojowa! Szynka bojowa i tak dalej. Tak samo, jeżeli chodzi o hej burgera w fastfoodzie, czy to na pewno jest palami, coś innego, to jest właśnie nie wnikają. Tak samo pytanie, po to kurczę po świnie. Właśnie po to kurczę świnie. To czy nie do mięsa? Żeby wygrywać konkursy na najpiękniejszą świnię na palce. Jest to pewne rozwiązanie. Ale nie wiemy szkapelu. Ale właśnie, kurczyki wykonają przedmioty ze świńskiej skóry. Czyli na przykład kamizelki, kędzyka i taka Braeberna, wygląda na skórzaną. Kapusz na fryzach też wygląda na skórzaną. Taki przedmiot jest dużo. Pergami, który wpłania tak sobie rozpływanie na rękawa, robi się zwierzęcej skóry. Zależy się za pergami, gdyby to było jakieś rośli, to był to sobie papierusz, albo po prostu papier. Ale to właśnie pergami. Co więcej, i to się tylko, że konie nie jedzą mięsa. Konie nie jedzą mięsa, więc to jest nie są pieczone do polowania. Ale jednak one jakoś ptaki, szczególnie właśnie takie jak inne się osoba, tam nie ma na biologii, to też muszę tego mówić, trafią mięso. I na to są wspomnienia, na przykład jakieś wojenne, na to, że nie mieli szukają, że nie mieli trawy do tego, ja to pokażę mi jakieś tam mięsem, które się znalazło. I koniec to zjadł na rozum z apetytem. Tak, jedzą, bo mało się nie uleży. Dalej, kolejna rzecz.
jeden z podstawowych chyba elementów wielu bankików czy efektów, jak dajmy, że będzie dzielić, a moje podstawowe są nieumarłymi. Tak jest niezobalony. Pan Kanonik nie ma nieumarłych. Nie ma ani jednego, nie może być takich prawdziwych buchów, to jeden był również przerody, był Indigo. Ale nie ma żadnych produktów nekromancji. Kutyki się przebijają do różnego rodzaju potwory. No tak, jak my się przebijamy za bankiery, ale pan się pewnie bankiery, a nie za święte. Ale wszyscy wiedzą, że duchów naprawdę nie ma. Tak, jak się kuczy, to pan tam mówi, że duchów nie ma. Jak wiemy, że kuczki robi, to są jakieś wymysły. Kutyki w ich bajkach. Wiele osób uważa, że one nie lada, dlatego że ma to trzyma. Z punktu widzenia kwestii animatorskiej przeszło tutaj jest takie samo jak wszystkimi żywami. Istniała też taka teoria, która powoduje, że ona nie składa szybę, bo ma jakieś uszkodzenie ścięgien. W wielu scenach ona ma może szybę, bo to jest jego zupełnie. Zresztą by się tego nie zatruwał i już tego, co się skupia na fabule i dialogach, a się nie skupia na takich dodatkach jak szybę. Tak więc kuta ludzi lata z tego nie zadają na to dzisiaj powodu. Ona po prostu nie umie. Drugi ten zapach w selekcji ona umiała poszybować, albo stara się, a też na przykład idzie i każdy człowiek powie, czy jakby póki to pokoju po siły. I na balach czy łamie kudle. Tak. Ona ty nawet jak idzie na skuter, to się odpycha w czynności. Więc dodaje sobie prędkości w ten sposób. Kolejny mit, że to po prostu bitmaka, że bitmak jest większy od innych typów, i tego mówię, też przy tworzeniu odleków, czy też poprawiły, że mój odleg jest wyjątkowo wysoki, tak jak bitmakintosz. Ten mit się wziął, tak sądzę, że nie wiem, że z tego odleka się faktycznie tutaj, mamy kajalera i na bitmakach, i różnica w tym nie jest, to kosmicznie duża. Ale to jest zatem też wyjątkowa. Zawsze później, znaczy, z reguły zawsze później, bo animacja krótka, wiemy, że na niej Rafał Kane jest wyższą ocenę kanonera, jest niższa i tak dalej, ale kanonicznie Big Mac nie troszczy wzrostu wszystkich innych ogierów, które są tej samej budowy. I jest na przykład tutaj. On jest chudy, ale nie z tego samego wzrostu, tutaj jest inny ogier. Tutaj no, byśmy musieli przeszukać się tutaj, sobie dać jakieś takie na to wolno. No mamy zdjęcie z April, czy to jest to rząd pogierów, wszystkie są wyjechałe. Bo kucyki generalnie są związane z szobrą, bo to jest prosta animacja w zeszu, bez przyczyny. Klasza są tego samego wzrostu, ogierzy tego samego wzrostu, ziewięta i tak dalej, i tak dalej. Są jedynie wyjątkowe postacie, to są wyszowane inne, no się powiem rzadko, są księżniczki, czy na przykład jak się nazywała ta szefowa domu mody w Katanie. Mniejszą? Chyba tak, nie skończy mi ośliu. Ale co do liczba jeszcze? Co do liczba? Co do liczba? Co do liczba? Ale Big Mac i tego są już co inne. On wie, że silny i tak dalej, ale z tego są dużo. Są też powiem trzy typy budowy ogierów, czyli mamy właśnie budowę szczupłą, budowę tęgłą i budowę środkową, typu dochodnić. Ale wszystkie te postacie są z tego samego wzrostu, więc to są wtedy. Ten to nawet tutaj poznamy, o, to do jajki i ją, to jest właśnie na ten typy. Czyli ta wzrostu między nią a Bifłakiem jest taka sama jak Bifłak, są kapelusze i tak dalej. Ale też jak to jest tylko na tutaj jest szablon, to jest więcej niż oczywiste. Kolejna rzecz. Mit 25, czyli że bitmakinoszy i szanikaro są w tym samym wieku. Nie są, bitmakinoszy nie wyobraźni młodsze. Tutaj w retrospekcie, ale też jak okresu kiedyś była rozprowadzana. Bitmakinoszy jest właśnie takim chłopaczkiem, on ma już 12 lat. Tak powiem, no, za naszym, jakby właśnie, nie więcej, jeszcze nie wyrośnięty, jeszcze bardzo brudny i tak dalej. Natomiast, kiedy Twilight wspomina swoje dzieciństwo, jeszcze nie ma w zaskoczeniu, ale to jest wcześniej niż egzamin w szkole nauczycieli, w szkole telewizji. Czerni kanał jest już dorosły. Jest już zupełnie wysoki, ma znaczek, ma już taką tęższą manipulację do budowy ciała. Jest jeszcze taki troszeczkę, bo nie ma jeszcze takiej godności ogiera. To widzimy potem, kiedy jest tężniejsza, jak to powiedziałem. Ale on tutaj już jest dorosły mężczyzną, a Big Macintosh mniej więcej w tym okresie, albo to jest trochę później niż to, on tutaj jest jeszcze dzieckiem.
Kolejna rzecz, mamy też na początku, bo druga rzecz, że to powiem, że to chodzi mi o to, że to, że mainstream to taką dużą masz i tak dalej, to jest jeden z większych takich głębszych mitów fandomu. No i póki to, nasz zawsze to właśnie potwierdza, że to jest ja, ale przepraszam, że na to musimy na końcu, jeżeli też nam czasu. To jest właśnie też to. O! Okej, kwestia to jedyne państwo na świecie. Gdzie to jest tutaj przynajmniej potwierdzone? Ponieważ nie mamy nigdzie w stanie powiedzianego przez to inne państwa. Jest. Mamy kraje. Są. Jak? To jest kraj, a kraj nie, to może być krajem geograficzną. Jak to będzie kraina właśnie. Może być obszarem społecznym, na przykład kraj Basku, tak na to, jak na nas to wiemy, tak. To miejsce w Zygryce w mieszkaniu nazywamy właśnie Grayson Kennington? Nie ma takiego określenia. To jest właśnie w kolejkach, kwadzikach, może to tak jest, nie mam pojęcia, ale jedyne to jest, bo jeżeli chodzi o górę, to są w ogóle tam miejsca, gdzie się widzą, to jest właśnie ta flaga. To są to pojęcia, że to jest kraj chłopiański, czyli jest kraj chłopiański, a nie międzynarodowe. Czyli de facto jest jakaś społeczność dynów, to może ma to miasto, może ma to dzielnicę w jakimś dużym mieście, to jest chiński dzielnicy, albo polski dzielnicy. Czy mają swoją flagę, jakąś autonomię, jak myślał o autonomię, ale to nie jest wtedy kraj, bo oni chodzą, to są cały czas trzeba powiedzieć, że było na mapie, to wiele osób przytacza, jest tylko jeszcze, że dwóch Grychów, jakby w kierunku Grychów, a to nie jest to kraj, królestwo, republika i tak dalej. Tego póki co sobie nie ma, się wydaje, dziwne, czy Grychy to mają sobie państwo, czy to o tym wiedzą? Nie mają. Książę nowe, to przecież jest już pieniądz mozek. Jest powiedziane, że 1000 lat temu Celestia miała zatak graniczny z królem Grychu. Ale to było 1000 lat temu, i to jest książka księgeniczna. Nie jest to ja. Nie mam pojęcia, czy to jest to. Czyli ilość Grychu do końca jest znikoma. Dlatego to też jakby nie zawali pomaga. Jeżeli chodzi o inne postacie, na przykład mamy tutaj w Beretonie, też nie wiemy, czy to jest inny kraj. Może to być jakaś prowincja, Lendo jakoś na przykład. Przyjmijmy zwrócić uwagę, że jak się mamy tutaj żaden pokłon, wyraz szacunku, książęta prawdy się kłania dużo głębiej od księżniczek w tej kwestii. Jakby chcąc pokazać, że ta kwestia jest wyżej od tego czegoś. W związku z czym, gdy tutaj wypowiem sobie ten test, to mamy do czynienia z jakąś Lendo, na przykład. Czy prowincja tego, protektoratem, komisariatem, nie nazywają tego jak chcemy. W każdym razie to nie ma tego do tego, co my państwo. Mamy na to, że to też są jakieś flagi na jakiegoś obszaru, to są nasze pomysły, które to nie należy. No tak, już bez tej teorii. A na momencie naprawdę to, że mity mówi, że przed tym się kraj na pewno wie, kto stale na Netflixie już przyjeździły z danej pokazy. No jest to stale kraj. Ponieważ to nawet Netflix jego taką wtedy nie znamy dobrze. One się przez cały pierwszy sezon, to jest właśnie te powoli nabierają się do ufania, powoli dostrzegają swoje lidery, ja tego też nie ma na początku. Zobaczmy, tak? Bo odcinek, odcinek jest jeden, czyli Paul Wedderbrand, jest jedna przyjechać, się to, że twoje występuje w biegach, jest dalej, bo da się, że tak ślicznie i głupie, że się z tego śmieją. Mówię, patrz, że jakby to było w szachu sezonie, ten dostępny wziął, że twoje występuje, to znaczy, że ma pomysł, że ma jasnie. Bo otóż moje zaufanie zajmuje dłużej szanowni. Tak naprawdę, Racy oraz Applejack się polubiły na tym odcinku, czyli po odcinku Ona się z tą, no to się, że to
jedyne przyjaciółki, które są potwierdzone, to jest Patesza i jej była. Ona się daje w dzieciństwie i się wszędzie potwierdziły. Cała reszta, w związku z tym, jak już się przyzorą, zyskiwały jeszcze do siebie jakieś tam zaufanie, no i potem męczyli się. Kolejna rzecz, że Telekta, kiedy była dziewięciem, miała dużą obrzydę, a Luna miała źródło jatola do domu. Tak widzieliśmy w tej pierwszej przyzorze. To jest póki to coś niepotwierdzonymi, ponieważ nie mamy nigdzie na to zasługi, że Telekta jako dziecko miała dużą obrzydę. W retrospekcie 3000 lat, kiedy wychodzi szkoda, widzimy, że wyglądało dokładnie tak samo, jak wyglądało współcześnie, a więc w tym momencie jakby to odpada i ta teoria, że Luna przemieszczy się za jedną młodą, wyciągnął w tej postaci przed wygraniem szkoda, w tym momencie jakby upada, ponieważ ja to też nie mam, że to jest potwierdzenie. Mówię to panu sądowo, że ta rzecz nałożyła grzywę, wynika właśnie z tej literki. To jest schematyczna tutaj historia w jakiejś tam książce. To nie jest zdjęcie, to jest nie prawdziwej jakiejś rzeczywistości. Tak samo to, że to jest różnego wzrostu. Nigdzie w swojej nie ma na temat żadnej, nigdzie, że faktycznie tak było. To jest tylko książka, no schematyczny obraz. Kolejny mit, że ten koleś jest ojcem jego mąż. Pan jest, może już mówić, pofundator jego mąż. Bo nie można się potwierdzenia. Owszem, patrzcie, możemy z bardzo dużą pewnością odpowiedzieć, że oni są potwierdzeni. To bardzo się podoba. Tutaj kwestia dziedziczenia wyglądu, tylko też troszeczkę inna niż mówię, to jest materiał naszą pozornie. Ale dla niego chodzi o to, że to może być wujek, może być starszy brat, może być dziadek, ale nigdzie nie jest powiedziane, czy ojciec. I tak jak w TTG powiedziałem, że jest ojciec, też już mówimy, że fotograf. Tego, co ja lubię. Kolejna rzecz, taka powiedzmy, że chyba jest ostatni mit, mam nadzieję, że jeszcze to wyrobię i jeszcze możemy odpowiadać do literki. Proszę, okej. To jest mi, że te jazdy, w momencie, kiedy ich potoczno zarasta, wyrzucają to potoczno z domu. To tak jak tak, że tutaj może nie jest. Ten mit jest też tym mitem niepotwierdzony, no, ale to wynika z faktu, że to jest chyba jedyne rodzeństwo Sojanu, z jedno słowo, rodzeństwo Sojanu Pegada. To one właśnie ją oraz młodszą siostrę Francuska, ale że pandemia nie może nie wraca. Ale w obu przypadkach mamy do czynienia z bardzo młodym dzieckiem, które jest dzieckiem młodzieńcem, więc przyjęli to, że pod opieką w starszym budynku. Nie znamy żadnego możliwego rodzaństwa, gdzie mamy tylko Pegada dorosłych. Nie znamy rodzin, ani Rejburasz, ani Fladeszaj, to już są głównie Kutasiami. Jeżeli tu jest wielka, to będą stodane. Jeżeli Afryki będą też się oznane, jeżeli Kwaja, jeżeli Fiki Kwaja. Myślę, że Fladeszaj nie dostanie. Mamy tu kogoś jako fundonego ojcowcą. No, ojcowca. No tak, ale to są, no, nie wiemy kto to jest. Właśnie Rejburasz jest tam małym dzieckiem, więc myślę, że oczywiście to jest kogla, na przykład jakiś starszy dwójka, starszy dwójka, czy starszego brata, ale nie wiemy, czy działa właśnie do nas kosztuje 15, 20. Piątek to udać do starca. No możliwe, wiesz? Też to takie teorie. Tutaj warto się uwagi, że ma to wielki dom, wielką wilę i tam póki co nigdzie nie ma dowodów na to, że przecież pan jeszcze nie mieszka poza nią. Może po prostu jest taka nadziada, że to jest starca, a dzielnika ma chóry, a może nie. No i wtedy, to jest brutalna teoria, ale na chwilę obecną nie można jej za to zdawać, bo zaprzeczyć niestety. No i dobra, może jeszcze szybko omówić tą teorię, że Macy to jest plan Telekty. Tutaj jakby ten mit, który ja się skończę, że jest taki potwierdzony, co wynika z wielu elementów. Po pierwsze, Telekta wymyślała jest dobra na 1000 lat. To jest kupa czasu. Na pewno na 1000 lat mogła wymyślić wszystko. Kolejna niepodobna rzecz. Znaczy, Benedict dostarczył do ciebie tego dnia. Tu jest pewna zwierzność czasowa. Wynika jednak z tego, że Pinky Pie widzi ten, czy ten, że potem mija noc i on tylko na ten razem dostaje. Podczas gdy widzi ten czas w mieszku, a trzeba tutaj widzi o świcie. To się trochę popłaci wina w tym momencie, niestety. Ale generalnie załóżmy, że chodziło o płytą, o to, że one w bardzo krótkim odstępie zostały swoje klimaty. Wynika, czyli to jest jakieś wyjątkowa sytuacja. Fladeszaj to ci wypowiada, że coś tam gdzieś połączyło.
To, oczywiście to, że nie był taki używany, jest dobrze, ale Celestia była obecna przy Gminie Twoje, tuż obok jakby. Jest ujęcie, że ona widzi tam te same rozpizje, jest gdzieś w środku i on interweniował na to dostosowane. Twoje, jako swoje, jakby swój zadanie księgowe otrzymała zadanie, żeby wykluć przyszłość smoka z jajka. Biorąc pod uwagę ileś smoków w stanie płytki, tak oswojone, w których jest tylko jeden. Znaczy, że to takie dziwne zadanie, takie wyjątkowe. Chyba inna ziemia się nie robi podobnego. Tak więc ktoś musiał wydać tę decyzję, ona jeszcze po szkole, czyli wiadomo, co by się mógł wydać, żeby ona dostała takie też niewykonanie. Tylko miało po pierwsze objęć jej moc i miało dać jej pewnego wyjątkowego pomocnika. I ona w pajkach, to wszystkim późniejsza jest wojna z takie zadań. Nie wiemy, co będzie tutaj jeszcze za 10 lat, czyli będzie najmniejszym na przykład. I tak dalej, i tak dalej. To jeszcze wszystko zobaczymy. Co więcej, Twilight, proszę, ta przyjechał do tej szkoły, na takich prawdziwych wypadach, bo to nie sądzę, że to wyglądało na zwykłej grze, bo ona przyszła, a odejdzie, bo to nie dało. Coś się stało dziwnego i Quickly, gdy nie widzę swoją przełożoną, powiedziała, że tak, a tak przyjmujemy, może piszcie. Tak więc, to jest pozyskanie w tym odpowiednim wykształceniu, które pozwoliło jej, mamy już pewne funkcje kierownicze. Na poziomie początku swoich studiów, czyli na Opolewi, w pierwszym odcinku, czyli Area of the Family i obejmuje kierownictwo na przygotowanie do letniego święta słońca, podniesienie słońca. To obejmuje jeszcze postwo na poszczególnymi sekcjami tego święta. Właśnie Mejfis. Nie jakiś randomowy, tylko właśnie konkretny Mejfis, czyli dokładnie tego metrycznego otrzymamy na czas tego samego dnia. Co więcej, w momencie, kiedy objawiła się Nightmare i w celce Nicela, Twilight, widząc, że to się sieci pobiegła po książkę Szpiegi Odpowiedzi. Za nią pobiegły tylko te idealnie pasują do terenu harmonii. Mamy szczodność, lojalność i mamy szczodność. I mamy chciwość na tego innego. Ale to wszystko są doskonale potrzebne, prawda? Ponieważ zarówno Rayty, który jest nie taką zwykłą szczodność, po prostu zajmie kachnowity, to w sumie potem zaczęło robić Rayty Take Manhattan, a jakby właśnie w takiej lojalności, po prostu, że będzie taki szczodność, że taki szlachot podatku, to właśnie to lojalność przyszłego rzędu. To jest jeszcze materiał na jeszcze jedną inną sztuki, ale każdy mamy wyjątkowe praktyki, dlatego zwłaszcza, że one wszystkie swoje umiejętności mają na takim zadziwiającym poziomie. Ja to, że jakimś takim definitywnym kultem ziemskim, no to po prostu nie da się czegoś bardzo się wyłazić w kultem ziemskim od niej. Ja mówię, że jest idealnym przegadem. Fantasia też ma jakieś dużo super mocy. Pinch Pie jest w ogóle oferta w sobie. Jest w ogóle inna. Pinch Pie jest definitywnie Pinch Pie. Tak, a Rayleigh również posiada kilka tajemnic takich umiejętności, które to wybijają w ogóle inne jednostki. To są wszystko to, że wybite postacie w jakiś sposób. W związku z czym, no i dobra, a trzeba tam do tej pory sposób ten świąt historyczny, no, motyw jest jasny. W ten sposób zrobiła Elisabeth grupę komandosów, które zrobiły z tym rodzajem kapitaniem. Czy za to wygląda na kanadisko? Komando Rainbow Six, to jest to dwa problem. Tak samo z tym, jak jest szczęśliwiami i tak dalej, i tak dalej. Ale będę harmonii, czyli najpotężniejsza etapa, którą Puki dysponuje kwestia, również jest obsługiwana za pomocą tych postaci. Nikt tego nie mógł wyrobić, tylko one. Ale to jest jakoś obsługiwała te elementy, tak? Jak luna wyrobiła. Tak. No właśnie, zauważ, że ona potrafiła za pomocą tych elementów wydać lunę, ale nie potrafiła ich usunąć. Czyli ona pojedynkę posiadała za stronę, no to taką mniejszą moc. No to miałaby wykorzystać tylko ileś tam procent mocy tych przedmiotów. To tak jak ktoś obsługuje komputer. Ja pojedynkuję tam, nie wiem, włączyć i włączyć Windowsa, a przejdzie do niego gdzieś tunel na tym komputerze. A to jest sam przedmiot. No to właśnie zależało od tego, kto będzie to wykorzystać obsługiwał. Dlatego, właśnie podsumowując ten i w ogóle całą interakcję, bo się to musimy obejrzeć.
nie można, póki co oczywiście nigdzie powiedzieć, że tak było. To jest uchodźcą Walwadziego, który tam zawsze w czasie polemizuje a potem tego mitu. Nie można powiedzieć, że to jest prawda, że właśnie to jest to zaplanowane na kolanie rozpisane, że nie ma się już pokryty tylko wielką mapę i strzałki i tak dalej. Tego nie ma. Ale jest moje jeden bardzo dużo sugestii, które na to pewnie się zgadują, a na to się zachęca, że to jest tak? Czyli tekst strategiczny, że coś nas kiedyś połączyło, biorąc pod uwagę, że kultura takie teksty po trzech stronach około nadmijają, dojrzewają i stają się czymś nawet czymś grubym, tak jak to, że tak jak to okazało się być całkiem takie, powiedziałbym, że nie wiem, w skutkach, ale tak to zmieni. Tak samo to. Może w kolejnym tygodniu też odpowiedź odpowie, może nie, może wrócić się do tego, co się staje, że to fajnie zmieści, po szczęście istnienia padło i tak dalej. To tyle, jeżeli chodzi o mikrofon, mam nadzieję, że ono się spróbowało i dziękuję.